Dostaliśmy właśnie prawdziwą bombę informacyjną, która z pewnością zainteresuje niejednego fana cyberpunka. Ja jestem Jaro i zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Cyberpunk News. Po pierwsze, właśnie dzisiaj 5 października z samego rana pojawiła się łatka 2.0.1, która naprawia sporo błędów zgłaszanych przez graczy po premierze aktualizacji 2.0 i dodatku Phantom Liberty. Takich większych błędów, które również zauważyłem podczas gry, a które zostały naprawione wraz z patchem, to m.in. zły strój Reeda podczas imprezy w Black Sapphire. Zamiast wojskowej kamizelki, Reed będzie miał ubrany swój elegancki garnitur. Kroniki kryminalne nie będą już się bugowały i nie będą pozostawały nieukończone po zebraniu wszystkich potrzebnych przedmiotów. Będzie też można się przełączać z broni na wszczepy rąk typu modliszki i pięści goryla zwyczajnym przewinięciem scrolla, zamiast klikania odpowiednich cyfr na klawiaturze. No i ten nieszczęsny radiowóz policyjny bez kół nie będzie już patrolował ulic Night City. Poza tym został usunięty błąd, który sprawiał, że efekt relika utrzymywał się na ekranie po zadaniu dom lalek. Nie będzie też problemu z wyświetlaniem konkretnych broni ikonicznych na ścianach schowka w mieszkaniu V. Strony internetowe Growl FM i Darkstar Radio będą już normalnie wyświetlać się na komputerze V. Nie będzie już można wykorzystywać buga na nieskończoną ilość punktów w minigrze Trauma Team. No i wiele innych. Zostało też naprawione sporo innych bugów, które nie zostały wymienione w patch notesach, więc wpadajcie do gry, bo może akurat któryś z Waszych problemów został właśnie rozwiązany. Bardzo dobrą informacją jest też to, że zaraz po premierze patcha 2.0 w jednym momencie na Steamie w Cyberpunka grało aż 200 tysięcy graczy. Aż 3 miliony sprzedanych kopii, dokładnie tyle dodatków Phantom Liberty sprzedali do tej pory Redzi i jest to bardzo dobry wynik. Dla porównania, samą podstawkę gry przez niemal 3 lata zakupiło 25 milionów graczy, a aż 3 miliony osób postanowiło zaufać Redom po raz kolejny i zakupić Widmo Wolności. Na profilach CD Projekt Red pojawiła się też mapka pokazująca ilość zakupionych dodatków w konkretnych miejscach na świecie. Zdecydowanie dominuje tutaj Ameryka Północna, zaraz za nią jest Europa, Azja, a na samym końcu Australia, Ameryka Południowa i Afryka. Wychodzi nam z tego, że na naszym kontynencie sprzedało się około 1 050 000 kopii Phantom Liberty, około 20 tysięcy kopii więcej sprzedało się w Ameryce Północnej, obywatele Azji zakupili niemal 700 tysięcy dodatków, a pozostałe kontynenty zakupiły razem około 180 tysięcy dodatków. Ponad 2 miliony kopii to wersje na PC, w tym 300 tysięcy na samym GOG-u, 600 tysięcy na PS5, a na Xboxach jest to niecałe 400 tysięcy. Została także ogłoszona współpraca Cyberpunk 2077 x Oshii. Jakiś czas temu mieliśmy okazję spróbować produktów Oshii w kolaboracji z Wiedźminem, a teraz dochodzi do tego zupełnie nowa seria. Dzięki temu już wkrótce będziemy mogli zakupić dwie wersje napojów w butelkach, a jakiś czas później dojdą jeszcze dwie wersje energetyczne w puszkach. Pierwsza z dostępnych wersji, wiśnia imbir, całkiem ciekawy i zawiera jakieś tam dawki niacyny i witaminy B6 i B12, a druga wersja to smak brzoskwinia truskawka i tu również znajdziemy witaminę B12 i niacynę, wzbogacone dodatkowo o biotynę. Nadchodzące wersje energetyków będą dostępne w smaku guma balonowa oraz drugi liczy i jaśmin. Jak na razie wersje w butelkach są chyba dostępne jedynie na stronie internetowej Oshii, ale bardzo możliwe, że już wkrótce pojawią się w sklepach typu Żabka. No i dobra, nie trzymam Was dłużej w niepewności, bo wiem, że na to czekacie. Prośby fanów najwyraźniej zostały wysłuchane, bo studio CD Projekt Red pracuje nad projektem live action w uniwersum Cyberpunka 2077. Produkcja ma powstać we współpracy ze studiem Anonymous Content, odpowiedzialnego za wiele nagradzanych filmów, nawet nagrodami Grammy. Jedna z osób, konkretnie David Levin, pracowała przy pierwszych sezonach zachwalanego serialu Gra o Tron, wtedy gdy, można powiedzieć, miała swój prime time. Niezmiernie cieszę się, że Redzi wreszcie podjęli się tego wyzwania, bo każdy z ich cinematic trailerów wręcz powala na kolana i ktokolwiek by nie oglądał zwiastuna, czy to z Wiedźmina, czy najnowsze zwiastuny kinowe Cyberpunka, zawsze słyszy się ten sam tekst. Redzi powinni iść w kierunku pełnometrażowych produkcji w dokładnie takim stylu. Dodatkową siłą napędową w tej decyzji był też zapewne ogromny sukces anime Edge Runners, który natychmiast po premierze zyskał sobie rzesze fanów. Nawet takich, którzy do tamtej pory nie byli zainteresowani uniwersum Cyberpunka. Obecnie studia są na etapie poszukiwania scenarzysty. Na ten moment brak konkretnych szczegółów na temat nowej produkcji, nie wiadomo czy trafi na Netflixa, na YouTube'a, a może nawet do kin. Może być też tak, że będzie to produkcja krótkometrażowa mająca około pół godziny, albo że będzie to jakiś serial. Ale najważniejsze jest, że coś się dzieje i sam już nie mogę się doczekać. Informacje odnośnie filmu live action pochodzi z briefa prasowego Redów, który został rozesłany dziś po południu, więc info jest jak najbardziej legitne. I to by było na tyle w tym filmie. Jeśli moje materiały Ci się podobają, nie zapomnij zostawić lajka i subskrypcji, aby nie przegapić kolejnych filmów na moim kanale. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie, słyszymy się w kolejnych filmach na moim kanale. Trzymajcie się i cześć!